Witam bardzo serdecznie w Scola Progenium. Dzisiaj zagłębimy się trochę w uzbrojenie używane w 40. tysiącleciu ze szczególnym wyróżnieniem broni plazmowej, Volkite i grawitacyjnej. W mrocznej przyszłości, gdzie istnieje tylko wojna, na polu walki używany jest szereg konwencjonalnych i niekonwencjonalnych broni. Od dostępnych w dzisiejszych czasach autoganów czy autokanonów, poprzez bardziej egzotyczne jak karabiny bolterowe, działa shurikenowe, karabiny termiczne czy działa D. Możliwe, że wiele z tych urządzeń doczeka się własnego filmu, podobnie jak omówiane już karabiny typu Melta. Tym razem spojrzymy na kilka niekonwencjonalnych broni używanych przez Imperium. Imperialna broń plazmowa, niezależnie od rozmiaru, działa mniej lub bardziej na tej samej zasadzie. Amunicją do broni plazmowej jest wodór, znajdujący się pod ogromnym ciśnieniem, dostarczany albo z wymiennego magazynka, albo z większych zbiorników noszonych na plecach lub umieszczonych w głębi pojazdu. Gaz wprowadzany jest do głównej komory reaktora, gdzie poddawany jest jonizacji, skutkując zmianie stanu skupienia i w konsekwencji wzrostu jego temperatury. Gaz, teraz w formie plazmy, przez cały ten proces utrzymywany jest w komorze dzięki polu elektromagnetycznemu, które jest również metodą opuszczania plazmy z broni. Cewki magnetyczne nadają prędkość i kierunek porcji plazmy, która gwałtownie opuszcza broń. Taki pocisk plazmowy, utrzymywany wciąż w resztkach pola elektromagnetycznego, ostatecznie trafia i rozbija się o cel, przekazując całą swoją energię termalną na cel, natychmiast wyparowując miejsce uderzenia. Aby najlepiej zwizualizować sobie ten pocisk plazmowy, wystarczy wyobrazić sobie balon z wodą. Lateks nadaje mu kształt i trzyma w kupie i w locie formuje coś w rodzaju łezki, elipsy, a trafiając w cel pęka i rozlewa plazmę na cel. Ostatnim, ważnym elementem konstrukcji broni plazmowych jest system awaryjnego chłodzenia, który pozwala w sposób bezpieczny dla broni oddać część nagromadzonej temperatury, jednak wydobywające się wskutek tej regulacji gazy są niezwykle śmiertelne dla operatora i dla otoczenia. Broń plazmowa uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych broni Imperium, ale nie w znaczeniu najgroźniejsza dla wroga, ale jako niebezpieczna dla operatora. Ze względu na wysoką temperaturę, która powstaje wewnątrz broni i nieefektywność systemu chłodzenia, broń jest niezwykle podatna na przegrzanie, podczas gdy lufa karabinu laserowego po zbyt wielu wystrzałach może się zdeformować i ostatecznie zniszczyć, tak broń plazmowa po zbyt wielu strzałach może całkowicie wybuchnąć. Głównym powodem przegrzania jest błąd operatora, który oddaje albo zbyt wiele następujących po sobie strzałów, kiedy to broń nie zdążyła się jeszcze schłodzić przed kolejnym strzałem, lub w wyniku częściowo celowego przeciążenia. Wiele broni plazmowych posiada alternatywny tryb strzału, który dłużej trzyma ładunek w komorze broni, zwiększając jego masę i temperaturę. Jeśli taki ładunek będzie trzymany zbyt długo w komorze, spowoduje on w najlepszym razie niekontrolowany wystrzał i awaryjne chłodzenie lub całkowitą eksplozję broni. Obie te sytuacje będą skutkować śmiercią operatora, jednak w pierwszym wariancie broń będzie możliwa do dalszego strzelania, jeśli ktoś będzie na tyle odważny, żeby ją podnieść. Imperialna broń plazmowa różni się między sobą głównie mocą, co zawsze łączy się z różnicą rozmiaru, pojemności amunicji i ilości radiatorów. Ale też, czasami, różne rozwiązania technologiczne pozwalają na alternatywne tryby ognia, jak na przykład plazmowy spopielacz wykorzystywany przez Primaris Marines, który nie przegrzewa się w wyniku szybkich strzałów seryjnych, choć wciąż może wybuchnąć w wyniku celowego przeciążenia. Innymi alternatywnymi rozwiązaniami są plazmowe kolumbryny, które redukują zasięg, ale zwiększają szybkostrzelność, czy egzekutorski plazmowy niszczyciel, głównie montowany na czołgach Leman Ras, który z jakiegoś powodu jest jedną z nielicznych broni plazmowych, która strzela promieniem plazmy. Oczywiście, wiele raz kosmitów wykorzystuje podobną technologię z różnym stopniem zaawansowania. Eldarskie, gwiezdne i słoneczne działa, ze względu na wykorzystywane materiały i technologie, są pozbawione szansy na przegrzanie, jak również nie posiadają opcji przeładowania ładunku. Choć typ amunicji i dokładny sposób działania nie jest znany, to ogólna metoda jest identyczna do imperialnej. Materiał jest super podgrzewany, a następnie w formie elektromagnetycznego pocisku wystrzeliwany. Bronie plazmowe stanowią główne uzbrojenie Tau. Działają jednak na całkowicie odmiennych zasadach. Bronie plazmowe Tau, zwane broniami pulsacyjnymi, choć również w ostatecznym rozrachunku strzelają plazmą, amunicje do nich stanowią jednak solidne naboje. Każda broń wyposażona jest w dwa magazynki. Magazynek z pociskami o właściwościach magnetycznych oraz baterię energetyczną. Gdy pocisk zostaje wprowadzony do komory, znajdujące się tam cewki magnetyczne powodują jego rozgrzanie do stanu plazmy i następnie wydalenie go z ogromną prędkością. W przeciwieństwie do broni Imperium, plazma znajduje się przez znacznie krótszy czas w komorze broni, co chroni ją przed przegrzaniem. Pociski z broni Tau, choć często określane jako słabsze, są nie tylko bezpieczniejsze dla użytkownika, ale też celniejsze na dłuższym zasięgu. Ciekawym typem broni Tau są bronie jonowe,
które w swojej specyfice i niebezpieczeństwie dla użytkownika są bardzo podobne do broni plazmowej, działają jednak na całkowicie innych zasadach. Tyranidzi również wykorzystują broń, którą można nazwać bronią plazmową. Niektóre organizmy tej rasy, głównie karnifeksy, ale nie tylko, posiadają organy wypełnione chemikaliami, wchodzące w niezwykle egzotermiczne reakcje, tworząc plazmę wewnątrz organizmu stwora. Taka plazma jest następnie wydalana przez paszczę, a zamiast tworzyć długodystansowy pocisk, tworzy raczej strumień, podobny do tego z miotacza ognia, wypalając wszystko w bliskim dystansie przed organizmem. Kolejne typy broni, samowiane trochę większą warstwą technobełkotu i niedomówień, są też unikalne dla Imperium Ludzkości. Broń grawitacyjna to grupa imperialnych broni wielu rozmiarów, wykorzystująca cząstki grawitacyjne, zwracając masę i opancerzenie wroga przeciwko niemu. Zgodnie z tym, co wiemy z opisu tej broni, strzela ona cząstkami, które wpływają na lokalne pole grawitacyjne, zwiększając lub zmniejszając masę obiektów w obszarze. We współczesnej wiedzy naukowej grawiton jest hipotetyczną cząstką kwantową odpowiedzialną za grawitację. Biorąc jednak pod uwagę naszą wiedzę, nie jesteśmy pewni co do ich dokładnych właściwości. Ilość technologii grawitacyjnej wszelkiego rodzaju w 40 tysiącleciu oznacza jednak, że ludzkość w pewnym momencie posiadła tę wiedzę i zmilitaryzowała ją. Nie tylko potrafimy wytwarzać sztuczną grawitację na okrętach wojennych, nie tylko posiadamy pojazdy, które są wyposażone w płyty antygrawitacyjne, które dla ścisłości w pewien sposób odwracają działanie grawitacji na danym obszarze, to jeszcze posiadamy karabiny, które na odległość potrafią zmieniać jej moc. Hipotetycznie, broń ta musi stworzyć promień, który po trafieniu w cel tworzy obszar zmodyfikowanej grawitacji i ponieważ według opisu ta broń jest skuteczniejsza, czym cel jest cięższy, oznacza to, że nie tylko zwiększa grawitację, co raczej ją potęguje. Możliwe więc, że jest to nie tyle promień grawitonów, które niejako przyłączają się do celu, zwiększając ich masę, ale raczej promień cząstek, które wchodzą w jakiś sposób w interakcję ze znajdującymi się już w celu grawitonami. Oczywiście broń tego typu byłaby najbardziej skuteczna przeciwko skomplikowanym konstrukcjom i pojazdom. Nagła zmiana masy elementu pojazdu może go całkowicie unieruchomić, gdyż koło zębate lub oś nie zostały zaprojektowane na wytrzymanie takiego obciążenia. Broń grawitacyjna pozostaje dość rzadka w arsenale Imperium, dostępna głównie dla kosmicznych Marines i samego Adeptus Mechanicus w formie karabinów, dział i ogromnych wyrzutni montowanych na rycerzach. Ostatnią omawianą dziś bronią jest broń typu Volkite. Choć do niedawna była to całkowicie zapomniana technologia, podczas krucjaty Indomitus do użytku weszły bronie typu Neo-Volkite, działające na podobnej zasadzie. Była to broń niezwykle popularna w czasach Wielkiej Krucjaty, a potem Herezji, do tego stopnia, że często była używana przez zwykłą piechotę legionów, wyparł ją jednak Bolter jako bardziej solidna i prostsza w konstrukcji broń. Broń Volkite jest bronią energetyczną, o podobnym efekcie jak broń Melta, lecz innej metodzie działania. Podczas gdy Melta miota strumieniem plazmy, który wraz z dystansem zmniejsza swoją intensywność, tak broń Volkite może być używana na dłuższych dystansach, porównywalnym do konwencjonalnej broni, choć oczywiście wraz z dystansem jej efektywność spada. Dokładne działanie broni Volkite nie jest wyjaśnione we Fluffie i w przeciwieństwie do Melty czy karabinu laserowego, nie posiadamy dokładnych, współczesnych analogów. Na podstawie krótkich opisów i kilku artów możemy założyć, że jest to broń strzelająca promieniem nieokreślonych cząstek. Efekt promienia wynika prawdopodobnie ze spalania powietrza między bronią a celem, które po trafieniu niemal natychmiastowo podnoszą temperaturę powierzchni, zapalając cel i topiąc każdą kolejną warstwę materiału, którą napotkają na drodze. Nie posiadamy dokładnych informacji co do amunicji o tej broni, choć wiele broni tego typu posiada albo połączenie z ciężkim plecakiem lub magazynkiem, co sugeruje, że jedynym wymogiem jest silne źródło energii elektrycznej, ani też żadnych schematów precyzujących działanie poszczególnych elementów. Bronie typu Volkite można rozpoznać po charakterystycznych prostokątnych lufach i żebrowaniach, prawdopodobnie radiatorach odprowadzających ciepło. Są one jednak przedstawiane jako mniej rozgrzane niż radiatory broni plazmowej, co może oznaczać, że temperatura we wnętrzu broni nie jest aż tak niebezpieczna dla konstrukcji. Bronie typu Volkite istnieją w każdym rozmiarze, a właściwie istniały w każdym rozmiarze, od ręcznych pistoletów, po niezwykle powszechnych do pewnego czasu karabinach, na działach tytanów kończąc. Historia broni Volkite jest dość burzliwa. Stosowana była głównie w początkowych fazach Wielkiej Krucjaty, jednak jej zawodność sprawiła, że większość legionów przyłączyła się na boltery, broń o prostszej konstrukcji i działaniu. Wciąż jednak bronie Volkite były obecne w arsenale Imperium, niezwykle popularne wśród niektórych specjalistycznych oddziałów i co najdziwniejsze wśród Solar Auxilia, bardziej elitarnym regimencie imperialnej armii, wywodzącym się z Terry. Terrańscy żołnierze aktywnie używali broni Volkite aż do końca herezji i późniejszej przemiany w Imperialną Gwardię, jednak po czasach herezji bronie Volkite stały się bronią reliktową, nieprodukowaną już przez Mechanicusa, ponoć z powodu utraty technologii.
41. tysiącleciu bronie Volkite zaczynają powoli wracać na pole bitwy, co prawdopodobnie ujawnia, że Mechanicus nigdy nie stracił możliwości produkcji tej broni. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nawet przed krucjatą Indomitus wielu technokapłanów używało broni tego typu. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu oficerów kosmicznych Marines Primaris zostało wyposażonych w tzw. pistolety Neo Volkite, prawdopodobnie lekko zmodyfikowane i bardziej niezawodne wersje starych pistoletów Volkite. Broń Volkite wydaje się być stosunkowo typowym karabinem science fiction, gdzie promień śmierci po prostu wypala trafiony cel. Jej działanie może być do pewnego stopnia przyrównane do działania mikrofali. Na pewnym dystansie energia jest wtłaczana w cel, co powoduje jego podgrzanie, ale oczywiście moc tego karabinu mikrofalowego jest ogromna, zdolna do spopielenia nieosłoniętego celu w przeciągu kilku sekund. Nie byłoby to jednak najdziwniejsza broń Imperium. To wszystko na dziś. Tylko czekam na komentarze oczerniające moją wiedzę fizyczną, kwantową i kuchenną. Przyznam, że choć przeczytałem chyba każdy artykuł, jaki istnieje pod ręką i większość podręczników, łącznie z tymi herezyjnymi, to dalej nie czuję się, jakbym wiedział, jak dokładnie działają zarówno bronie grawitacyjne, jak i bronie Volkite. Mam jednak nadzieję, że wynika to z technobełkotu autorów i że udało mi się wam, drodzy widzowie, przybliżyć trochę działanie tej broni. Do usłyszenia następnym razem.